proszę powiedzieć parę słów na temat tego, co będzie się działo w ten weekend na stadionie przy ulicy Lidewskiej? Od 4, czyli od 5, od godziny 16 do końca dnia w niedzielę, czyli do 6, na stadionie katolickim przy ulicy Litewskiej odbywać się będą 84. Mistrzostwa Polski Lekkiej Atletyki Seniorów. Mistrzostwa lekkoatletyczne w Szczecinie są po raz trzeci. Pierwszy raz był w 65 roku, drugi raz w 2002 i po 6 latach znowu gościmy w Szczecinie. Te mistrzostwa są szczególne, dlatego że to są ostatnie zawody, na których zawodnicy będą kwalifikowali się na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu. Tutaj mają szansę zdobyć ostatnie minima i dokładnie w momencie zakończenia ostatniej konkurencji 100 razy 400 metrów odbędzie się zarząd Polskiego Związku Lekkoatletyki tutaj na stadionie i pewnie w godzinę później zostanie ogłoszony skład polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu. Lekkoatletyka, jak większość kibiców wie, w latach olimpijskich jest tą najważniejszą dyscypliną, bo tak naprawdę cały świat właśnie ją na tych Igrzyskach Olimpijskich ogląda i te złote medale srebrne i brązowe na Igrzyskach Olimpijskich mają szczególny wymiar. Na stadionie będziemy mogli oglądać wielkich polskich lekkoatletów Marka Plawgę, Annę Jesień na 4x400 metrów, przypomnę, na listę mistrzostw świata, medalistów Igrzysk Olimpijskich w rzucie młotem, Kamilę Skolimowską i pana Siłkowskiego, ale także naszą Monikę Pyrek, która po raz pierwszy w historii startów swoich zmierzy się z Anną Rogowską w Szczecinie. Do tej pory tych pojedynków było bardzo wiele. Różnie się one kończyły, raz wygrywała Rogowska, raz Pyrek. Po raz pierwszy zmierzą się w Szczecinie i w sobotę będzie można przyjść i oglądać tutaj zmagania pani Pyrek i pani Rogowskiej. W niedzielę zaś, myślę, szczególnie chciałem zaprosić na konkurs skoku o tyczce po południu mężczyzn. Wówczas Przemysław Czerwiński będzie próbował wskoczyć 5,70, to jest minimum na Igrzyska Olimpijskie, aby móc być członkiem kadry narodowej na Igrzyska Olimpijskie i pojechać, żeby reprezentować Polskę. Zapraszam na Mistrzostwa Polskiej w Lekkoatletyce w Szczecinie na stadion przy ulicy Litewskiej.